Siema, po Krzyśka jadę. Jedziemy do Pabianic się przejechać. A ty nie jeździsz, a święta dzisiaj, nie? Ja śniadanko raz, dwa i na motorek. Dwa tygodnie chyba nie jeździłem. No masakra, już tak się stęskniłem, że ci mówię. Aż mnie spędziały ręce. Fajnie, musimy się zgadać na jeżdżenie, teraz będzie piękna pogoda. Jeździ po całej województwie. Rozpina go energia. Trudno za nim nadążyć. Światło woda. Jakbyśmy się nie widzieli 100 lat normalnie. Ludzie kochani. Siemano, cześć. Tak, ja będę nagrywał swoją kartę, bo na razie nie będę potrzebował. No. Dzisiejszego dnia na to tam. Super, fajnie. O, co ty mam otwartą? Ciekawe, czy ja tu coś miałem. Taki mamy adres. Czekaj, jak to się robi? Internet. Jakiegoś obelka policyjnego, o. Które tutaj gratował. Tak? No, tam zatrzymali kogoś. Okay. Ktoś musi mieć. Siema! Masz włączony ten? No? No, no widzisz, no, tylko raz nacisnąłem guzik. Kurczę, ale mi się zobacz. Czerwona lampka. Idzie. Znaczy lampki nie widzę, ale idzie 07, 08. Dobra. Chyba nagrywa się. Skorzystamy z tej. Ma w Google, nie? Bo teraz mam ten pakiet internetowy, to też mogę teraz szaleć, kurna. Już nie mam, że muszę offline. Na bogato. Bogactwo. Siema. Ale jeździ dzisiaj dużo, nie? Ja tu już nie mogę, bo od rana tak, już tylko mówię, dawaj to śniadanie. Dobra, dawać jajco, żurek, czy tam co macie? No coś, jak to by wypożyczyło. Nie, normalnie chyba trasą pojedziemy, nie? No, tak, normalnie. Jakaś nawigacja jest. Tam jest wyjazd? A nie wiem. Nie, tu chyba. Tak. Kurna, wreszcie! Ja pierdykam, w tyku. Jak mi tego brakowało, to ci nawet nie będę mówił. Chłopie, dojechałem na przednim kole do samego jej samochodu i żeby się nie przewrócić do przodu, to tak do tyłu plecami uderzyłem w motocykl, nie? I upadł dziuk na tylne koło na szczęście. No, bo byś szybko skończył. Nie ma pośpiechu. Ja zaczekam. Puste rondo. Możemy sobie jechać. Nowy
się znać. Zobaczmy. Ja wiem, no ale kurde, no. Za 850 metrów każesz w prawo nam skręcić. No ty jedziesz teraz pierwszy. Takie coś pokazuje. Takie o? Takie o. O właśnie, to są te hydrauliczne, pneumatyczne i asferyczne lusterka? Tak. Ja tu przyjeżdżałem na ten, cały czas na... Pokazywałem ci tutaj ten placek? Tak. No. A jak on chce, żebyśmy co? Zjechali chyba, nie? Tak, jedziemy tu w prawo, tak jak on... O Jezus Maria, no, o tym mówię właśnie. Nie wiem, no może ciebie nie ciągnie na przykład, a jak jedziemy, to żeby opolna droga i żeby pojechać tędy i zobaczyć, co jest. Ale, my, ale mnie ciągnie jak no do takich, żeby gdzieś nad wodę wjechać, coś takiego, a tym to się pozabijamy, no to nie jest do tego przeznaczone, no. Na teren, no to absolutnie się nie nadaje, no. A powiedzmy, jak jeździmy, to zakładać te filery, przeszkadza ci? Nie, może być. Może być. A. Jakby cię w... to mów, to będę wkręcał. Nie, mi nie przeszkadza. Która w lewo, tu w lewo. Okej. Okay. Byliśmy tu, Krzychu? Nie. Nie byliśmy, nie? Widzisz, dobrze, że nie dałem dodatku już na moto. A to już taki napalony byłeś? No. Ale co, siódemkę? Nie powiem ci. No jak chłopie mi nie powiesz? No, no powiedz mi teraz, no. Ale jesteś... Nie, ty mi nie chciałeś powiedzieć. Jak nie chciałem ci powiedzieć? Ja to ci nie chciałem powiedzieć, jak od razu ci pokazałem przecież, przyjechałem. No jak to nie? Ja nie mogę wytrzymać już, musisz mi powiedzieć. Czekaj, gdzie tu? Prosto. Czyli musisz ustąpić w tym sprawę. Właśnie o to chodzi. Też nie lubię, jak mi ktoś mówi takie rzeczy, ale nie wiedziałem, czy zdążyłeś zauważyć ten znak. Kurczę, wiesz, jak będzie jutro taka pogoda, to może będę chciał po południe też wyskoczyć. Bardzo proszę. No popatrz na to niebo. No ja normalnie nie mogę... O Jezus, jak mi jest dobrze. No widzisz. Po prostu siedzenie w domu już normalnie nie mogę. Gdzie tu jechać? No. Gdzie tu jechać? Prosto. Ale pięknie, w mordę kopane. Aha. Bo myślałem, że... Tylko musisz zobaczyć, czy to jest to. O Jezus Maria. Tak mówisz? I stanęliśmy komuś niepotrzebnie pod domem? Tak. Dzwonię. Nic nie dzwoni. Nie, ale pies już szczeka, to już słychać. O, ale zawsze możemy tu, jak nikogo nie będzie. Ale może będzie. Dzień dobry. Czy tu mieszka Karolina? To bardzo proszę jej list przekazać. Dziękuję bardzo. To tam teraz sobie gdzieś pojedziemy, nie? Dobra. Nie wiem gdzie, ale pojedziemy. Kurna, ale... Jaka trasa! Widziałeś? Ej, co jest? Raz. Jesteś? Jesteś, no. Ale byk, widziałeś? Tak, takie coś, co by normalnie nas chyba wysadziło z tego. Siodła zabrał, ja bym... Tak, bym zabrał. Bym wskoczył na niego i na nim odjechał. O, rękaw mam odpięty. Ja zapiłem rękawa, poczekaj. Czekam. I myśmy gdzieś zjeżdżali albo tam, po takiej szutrowej drodze, gdzie wtedy było takie zajebiste słoneczko i tu fajnie... A, pamiętam. A ja przecież mam to gdzieś nagrane nawet, tylko nie wiem... Gdzieś w archiwum, no. Ale tam kurde, wiesz, ja tego mam, to jak ja to mam wszystko zrobić? Ja wiem ile masz, 1,5 miliarda. No, masakra, no. Ale doszedłeś do tego, czy można muzykę włączyć, żebyśmy słyszeli muzykę? Tak, można włączyć, żebyśmy słyszeli muzykę, pod warunkiem, że nie będziemy się chcieli słyszeć, jak mówimy. Czyli mogę zrobić tak, że teraz na przykład nie rozmawiamy, tylko słuchamy sobie muzyki. Nie, no. I to jest bez sensu. No, bo jak powinna być muzyka w tle. No właśnie, no, a to muzyka w tle to nie takie proste. Ty, a przystań na chwilę przy krawędzi. Internet się sączy, a nic mi tu się nie wyświetla. Wio, panie! No, na razie mi spalanie średnie wyszło 2,1.
co, ty nie jedziesz? Jadę, ale widzisz, tak umiem ekonomicznie jechać. A zobacz, żeby u mnie? No. 5 i 6. No widzisz. Ale skulony jechał, matko. Musiał położyć się po obiedzie. Thank you.